film będzie pokazany, uaktywnia się znowu Gosiński. Czy ktoś tego nie inspiruje? Gdzie jest w tym czasie Rudolf Skowroński? Co się dzieje ze Skowrońskim? Ja z pewnych informacji, które to mogą być plotki, tu nie chcę mówić, że to są wiarygodne informacje, mam informację, że on sobie żyje na Mazurach. Te informacje ma pan od Gosińskiego, jak się domyślam. Nie, z Gosińskim nie spotykałem się absolutnie. On przy mnie nawet dzwonił do pańskiego biura. Ja się z nim spotykałem, byłem z nim na Mazurach. Ale ze mną rozmawiał? Na pewno nie. Z panem nie rozmawiał, ale z kimś z pańskiego sekretariatu. Może rozmawiał. Jakby, nie wiem, jest to człowiek w jakimś sensie dla pana wiarygodny, więc dla mnie też, przyznam szczerze, w niektórych sprawach jest on człowiekiem wiarygodnym. Dla Marysi też był wiarygodny. Znaczy, jeżeli Gosiński mówi, że liczy na pana pomoc, ma kontakt z panem i z pana ludźmi z samoobrony, to ja mu wierzę, że no, państwo nie odsuwacie pan, się od pan niego. Pan wybiórczo tutaj traktuje i pan chce znowu wprowadzić na taki temat, że my może inspirujemy to, czy my stoimy za Gosińskim. Absolutnie tutaj chcę powiedzieć, że oczywiście masę listów Gosiński z więzienia pisał, różnych do mnie, o różną pomoc i tak dalej. Różne rewelacje w nich przedstawiał. Ja ostatnio nawet tych listów już od chyba 2 lat to w ogóle nie czytam tego. Gosiński to jest taka skomplikowana postać. Ale skomplikowana, czy nie jest narzędziem w czyimś ręku, panie jego nie doktorze, można, bo to jest bardzo jakby spisać na straty jako człowieka niepełnosprawnego. Oczywiście, psychicznie. Nie. Ten człowiek jest zdrowy psychicznie, może odpowiadać za swoje czyny, ale to powoduje też, że ten człowiek potrafi bardzo umiejętnie poruszać się w tym świecie. I jeżeli Rudolf Skowroński zatrudniał go, a jest to faktem, że go zatrudniał, płacił mu pensję, jeżeli dawał mu mieszkanie. Powierzył taki majątek. Powierzył mu majątek. I później. To znaczy, że on był dla Rudolfa Skowrońskiego wiarygodny. Jeżeli on współpracował z panem, w tym sensie, że pan z trybuny sejmowej powoływał się na niego jako źródło swoich informacji, to pan mu dawał wiarę. Ale panie redaktorze, później ten wątek, który powiedziałem, dlaczego Rudolf Skowroński później ukrywał go, płacił za jego mieszkanie, do czego przyznał się w sądzie. To jest w zeznaniach Rudolfa Skowrońskiego. Nie wiem, czy on go ukrywał, bo to było oficjalne, że Gosiński mieszkał w Mikołajkach. Z tego zresztą wynikły kolejne sprawy. Kiedy? Bo mieszkając w Mikołajkach w domu należącym do Skowrońskiego, on nie płacił za ten dom. Ale Ostrołęka jeszcze była. Jeszcze były dwa mieszkania inne, gdzie ale on dzięki go tym ukrywał. Mikołajkom Gosiński stał się świadkiem innej bardzo poważnej sprawy, to znaczy widział zabójstwo młodego Klepaka. Nie tak, to chyba od początku była prawda, że to nie jest dobry film, bo po prostu my w ogóle nie mówimy o tym, co mi się zdaje ważne. I słuchajcie, tu chciałem ci państwo, powiedzieć. Zginął człowiek. No to właśnie pytam, gdzie jest? Biznesmen, który przez ale wiele lat był na liście najbogatszych Polaków. Ale pan jest premierem. I w dalszym ciągu o tym nie mówimy. W dalszym pan ciągu się zainteresował jako premier. Gasińskim, mówimy o jakichś... Ale ja w tej sprawie składałem pytanie w sprawach bieżących z trybuny sejmowej i ale pytałem w tej sprawie. Ale teraz już jest pan w rządzie. Może pan zapytać kolegę z rządu. Gończe. Może pan... Kogo? Nie wiem, szefa CBS-u, czyli ministra spraw wewnętrznych. Może pan zapytać ministra koordynatora spraw... No to jest tak publiczna sprawa, że aż dziwne, że nikt nie odpowiada na to pytanie. Ale czy pan to zrobił? Ale... Czy pan zapytał, co się Pani dzieje? Panie doktorze, deklaruję, że za parę godzin na piśmie zwrócę się, bo po tym, co tu zobaczyłem, to trzeba tego człowieka znaleźć. A ja chciałam zapytać na koniec, czy te gazety inne niż media publiczne, te, nie będę tu bronić, mediów publicznych mojej telewizji, ale czy no bo inne gazety przyznać, coś że telewizja coś publiczna puściła wreszcie ten film? Czy te gazety, Anita, coś napisały? Czy wasze gazety coś pisały o Klewkach? Pisały nieraz, owszem. Oprócz Nawet cały rozdział w książce, tylko my to traktowaliśmy inaczej. To znaczy, ja to traktowałem tak, jak to powiedziałem. Znaczy, wie pan, no to już pan jest politykiem, pan się musi liczyć z tym, że pan jest na świeczniku, ale generalnie rzecz biorąc, traktowaliśmy tak, jak to zasłużyło. Pan wszedł w pewną grę i warto było opisać tą grę. Natomiast szukanie talibów, no być może trzeba zostawić miłośnikom pewnego typu sensacji. Ale przede wszystkim pan premier wrzucił wszystko do jednego worka. Musimy już kończyć. Proszę państwa, można zwariować. Tytuł chyba dobry. Kolejna konfrontacja będzie 21 czerwca. Zajmiemy się sprawą generała Papały. Proszę państwa, po raz pierwszy zadamy mocne pytania i może zakończymy tą fikcję, jaka jest, jeśli chodzi o śledztwo, które prowadzi prokuratora. Zapraszam.